Cześć, siemanko, dziś wkładamy skręt o CNC71. Chcemy zobaczyć, czy warto wydawać trochę więcej kasy na jakiś lepszy skręt, czy budżetowe skręty, między innymi C46, są wystarczające. Zobaczcie sami. Dobra, na początku chcieliśmy trochę amatorsko, ale chcemy zobaczyć, jaka będzie różnica pomiędzy skrętem, tu są E46 plus adaptery Elki i najprawdopodobniej podkładki pod maglem, jak mocno koło się wychyla i jak mocno koło się chowa. I... no, zresztą, zobaczcie sami. Siemano, my tu już rozbieramy zawias przód. Maciek, opowiedz, co już zrobiłeś. Z tamtej strony zdjęliśmy wachlarz. No ogólnie, że myślę, że to tak chłopiło, ale stare adaptery Elki, przez nie byliśmy zmuszeni całą jakby zwrotnicę odkręcać wszystko, do zera wręcz, żeby wsadzić wachacze nowe. No ogólnie, no, robota taka sobie, no. Wyjedzie to dzisiaj? Musi. Pierwsze testy muszą być, no to wtedy się najlepiej testuje. Zwłaszcza, że popadało. No kurde, no warun jest, to trzeba jeździć. A zobaczcie, jakie barany. Już się dogrzały, zrobiły się złote. Jeszcze teraz tylko fiolet i już będzie level expert. Fiolety pomarańcze. Także... Dobra, uwaga, bo trochę będę tak napierdzielał. Dobra, pokaż, co potrafisz. No, gryfi się. Dobra, to my wracamy zaraz i... Proszę Państwa... Jest jedyna lektura, jaką kocham. Co to za lektura? Pokaż okładkę. Sam naprawiam samochód. Sam naprawiasz? No. To co my tu kurwa robimy? Nie no, tuningujemy. Dobra. Te żółte, jak to się nazywa? Tuleje. Polipropan butany. Poliestrowe. Tuleje acentryczne zastępują poliuretanowymi. Poliuretanowymi. Tak, każdy wie, o co chodzi? Te żółte, z Orkusza. Znaczy te są ze strony Flexu. Nie ma strony. Powtórz. No i co, ogólnie powinny być tuleje centryczne, ale mamy acentryczne. Podobno ma ręce ucinać przy odbijaniu kierownica, więc się przekonamy. Ale muzyka leci arabska, się czuję, jakby chyba na kebabie był. Teraz pizzę pierdolimy do łagania. Pokaż, jak to wchodzi. Ale weszło, Ale jeszcze brakuje, to szybkie wykorzystanie starych łożysk. Pokaż, jak to wejdzie. Cyk. Maciek, chodź, patrz się już. W książce tego nie ma. Książce. A mówią, że to jest nielegalne, bo to nie ma tego. To nie ma... bo to nie ma homologacji drogowej. A kto to jest ta homologizacja? To jest serek homologizowany. A. Ja, to takie ujebane będzie? Żeby było takie ładne? Ale ja ci nasmarowałem, co by ci nie skrzypiało. Znaczy i tak będzie skrzypić, bo to poliuretan. Poligównoretan? Poligównoretan. Ale to machnie z srebrzanką, będzie ładne. Dobra, siemanko. My właśnie już jesteśmy na etapie montowania wahaczy. I tutaj, no jest to, no banał, bo tak jak wyjęliście, tak samo wkładacie. Jedyne co wam mogę podpowiedzieć ode mnie, co dużo ja się z tym namęczyłem, to wyjmijcie sobie stabilizator z przodu, bo ułatwi wam to dojście do tej górnej śruby środkowego jakby stworzenia. No i teraz się nam tutaj wszystko, to jest fajnym dodatkiem do tego skrętu w CNC, to jest instrukcja obsługi. Tutaj z tyłu jest poglądowe zdjęcie, a jeszcze jakbyście czegoś nie wiedzieli, to na pewno jak napiszecie do nich na priv czy coś, to wam chętnie pomogę, bo sami nam pomagali.
No tu teoretycznie to jest na razie jest banał, później zaczyna się trochę zabawy przy przykręcaniu adapterów do zwrotnicy. No i co później pokażemy. No i jeszcze jedyne co nam zostało to wymienić drążki kierownicze, to będzie wyzwanie. Jak na razie to chyba szło najcieżej ze wszystkich, tak zostawiam to na sam koniec. Wkładamy i widzimy się przy zwrotnicy, jak będziemy wkładać adapter. Jo. No to więc tak, musimy zastosować drążki Z3-4. No i co tutaj trzeba zrobić? Trzeba wykręcić tą końcówkę, która się odkręca tak jak jest normalny gwint. No i ją właśnie wykręcamy. I to już możemy wyrzucić. No i zastępujemy te, co były dotychczas. Takie małe porównanie. Taka jest różnica. No i co? No i da nam to, że kółko będzie dalej szło, no i nie będzie nam haczyło o, ani o wahacz, ani adapter. Jo, siemanko. A tutaj teraz postaram się objaśnić, jak zamontować adapter. To jesteśmy na prawej stronie, czyli prawa strona. Na początku miałem rozkminę, czy to się patrzy od przodu, czy od tyłu, no ale jak obrócicie adapter dobrze, to od razu zobaczycie. Czyli prawa strona idzie na prawą stronę. No i mykiem jest to, aby obrócić adapter. I adapter przychodzi tak. Tutaj są podtoczenia pod śruby. Tutaj bodajże idzie do zwrotnicy M14. Muszę tutaj jeszcze nakrętkę dać. Tak. I jedyne co, to od razu polecam je dokręcać wszystkie, bo tu widzicie jest trochę kolizyjnie, nazwę. Tak samo z... dokręcę. Tak, widzę sobie. Tutaj idzie druga śruba. Tutaj z tyłu są podtoczenia, żeby wskoczył imbus. Tak, tutaj wchodzi. I to jeszcze o ile na, jak poskładacie wszystko to dokręcicie, najgorzej jest dokręcić tą śrubę tutaj na stworzniu. Ją trzeba pierwsze co dokręcić, bo jak przyjdzie gwint czy MacPherson, to zasłoni ją tak, że nie będzie w ogóle dojścia do niej i nie będzie jak jej przykręcić. No a tutaj w wolne miejsce wchodzi drążek tylko od dołu i teoretycznie taka filozofia, wszystko teraz trzeba poskręcać, poskładać. No jak poskładacie, no to zbieżność, można jeździć. No i jedyne co tam pisze, tak jak pisze CNC, to żeby po pierwszej jeździe posprawdzać wszystko, podociągać i cieszyć się kozackim skrętem. Jeszcze jak ustawimy zbieżność, to pokażemy wam w porównaniu, jak wygląda to na tym kartoniku, czy dużo bardziej się wychyla, bo dla nas jest znacząca różnica, no ale zobaczymy. Jesteśmy po mojej przerwie około jakichś 5 miesięcy. Skręt już jest włożony, śmiga lata. Co tam jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć w poprzedniej jakby części, czy tam w poprzednich ujęciach, no to na pewno musicie mieć camber plate na górze albo poduszkę z M-ki bodajże. No ale to i tak wszystko macie opisane w instrukcji albo na stronie CNC71, jak będziecie kupować. Niestety kartonik, który był do pomiaru, gdzieś nam się zgubił. Ale pokażemy wam, jak skręt, jakby się wychylenie koła pod względem, o ile się polepszyło, pomniejszyło, zobaczycie sami. Ktoś pyta, dlaczego mam auto na podnośniku, to jest elektryczna wspoma. Dlatego, bo no, na wolnych ona nie wydala, dopiero jak się lata bokiem, to jest git. No co mogę powiedzieć po tym jakby przerwie, co się przyszedłem z jakby wahaczy ze 46 adapterów elek. Różnica jest odczuwalna, jakby auto jest dużo bardziej płynniejsze przy przekładkach, przy wszystkim. No mi się wydaje, że jest lepiej, tak czy siak. Co by tutaj dużo gadać, no lajkujcie, komentujcie,
zostawcie suba. No i do zobaczenia w następnym odcinku.